Te wspaniałe kobiety nie tylko zabawiały nas fantastycznymi pokazami sprawności fizycznej na kortach tenisowych, ale także zachwycały widzów swoim seksapilem i ogromnym pięknem. Są wysportowane, piękne, inteligentne, a przy tym prezentują niebanalne umiejętności w turniejach na całym świecie. W dzisiejszym odcinku 10 najlepszych i najpiękniejszych tenisistek na świecie. Miejsce 10. Wang Chen. W tenisa zaczęła grać w wieku 9 lat. 2 lata z rzędu była zwyciężczynią juniorskich mistrzostw Chin w tenisie. Oficjalnie startuje w zawodach rangi ITF od 2007 roku. Ma na swoim koncie 11 zwycięstw singlowych i jedno deblowe w zawodach tej rangi. Miejsce 9. Catherine Bellis. To amerykańska tenisistka. W przeciągu swojej kariery zwyciężała w 6 singlowych i 2 deblowych turniejach rangi ITF. 14 sierpnia 2017 roku zajmowała najwyższe miejsce w rankingu singlowym WTA. Zajmowała 35. pozycję. 17 lipca 2017 roku osiągnęła najwyższą pozycję w rankingu deblowym, 149. miejsce. Miejsce 8. Laura Robson. Brytyjska tenisistka, srebrna medalistka letnich igrzysk olimpijskich w 2012 roku w grze mieszanej. Zdobywczynia nagrody WTA w kategorii debiut roku. W wieku 6 lat przeprowadziła się na stałe do Wielkiej Brytanii, którą reprezentuje. Miejsce 7. Mandy Minella. Luksemburska tenisistka. Swój pierwszy turniej singlowy rangi ITF wygrała w 2004 roku w Chorwacji, pokonując w finale reprezentantkę gospodarzy. Podobnie w deblu, pierwsze zwycięstwo odnotowała w 2004 roku w Neapolu. 17 października 2014 roku poślubiła swojego trenera, Tima Somera. Miejsce 6. Monika Pucz. Portoamerykańska tenisistka, finalistka juniorskich Australian Open i French Open w 2011 roku w konkurencji gry pojedynczej. Mistrzyni olimpijska w grze pojedynczej kobiet z Rio de Janeiro w 2016. W 2009 zdobyła złoty medal w singlu na Igrzyskach Ameryki Środkowej i Karaibów. W 2014 i 2018 obroniła tytuł. Zdobyła również pierwsze w historii olimpijskie złoto dla swojego kraju. Miejsce 5. Daniela Hantuchowa. Słowacka tenisistka, mistrzynia 4 turniejów wielkoszlemowych w grze mieszanej, 3-krotna wicemistrzyni w grze podwójnej i półfinalistka Australian Open 2008 w grze pojedynczej. Daniela rozpoczęła treningi tenisowe w wieku 6 lat. 9 lat później trafiła do Akademii Tenisowej na Florydzie w Stanach Zjednoczonych. Miejsce 4. Eugenie Bouchard. Kanadyjska tenisistka, mistrzyni Wimbledonu 2011 i 12 w deblu dziewcząt oraz Wimbledonu 12 w singlu dziewcząt. Reprezentantka kraju w Pucharze Federacji. Jako 15-letnia juniorka wygrała halowe mistrzostwo Kanady U18 w singlu w 2009 roku. Jako profesjonalistka wygrała 6 turniejów singlowych i 1 deblowy rangi ITF. Miejsce 3. Maria Szarapowa. Wszyscy znamy tą tenisistkę. Pochodzi ona z Rosji. Wielokrotna liderka rankingu WTA. Srebrna medalistka Igrzysk Olimpijskich w Londynie w 2012 roku w grze pojedynczej. Zwyciężała podczas 36 turniejów singlowych oraz 3 deblowych. Szarapowa zostawała liderką rankingu singlowego WTA aż 5-krotnie. Łącznie przewodziła stawce tenisistek przez 21 tygodni. W 1995 roku pewna firma zgodziła się uiszczać co roku 35 tysięcy dolarów opłaty za kształcenie Marii w szkole tenisowej. Rozpoczęła ona naukę w wieku 9 lat. W 1997 roku zawarła kontrakt reklamowy z firmą Nike. Miejsce 2. Dominika Cibulkowa. Słowacka tenisistka, finalistka wielkoszlemowego Australian Open 2014 w grze pojedynczej. Jest ona córką prawniczki. Rozpoczęła grę w tenisa pomiędzy 7 a 9 rokiem życia. Zawodową tenisistką stała się w 2005 roku po zagraniu turnieju ITF w Pradze pod koniec 2004. W latach 2005-2006 zwyciężała w 2 zawodach rangi ITF. Miejsce 1. Karolina Wozniacki. Duńska tenisistka pochodzenia polskiego. Zwyciężała w 30 turniejach WTA w grze pojedynczej. Jej rodzice są Polakami. Matka Anna była reprezentantką Polski w siatkówce, a ojciec Piotr był piłkarzem. 31 grudnia 2013 roku zaręczyła się z golfistą, lecz ten zerwał związek w maju 2014. 16 czerwca 2019 we Włoszech wzięła ślub z amerykańskim koszykarzem Davidem Lee.
W tym odcinku to by było na tyle. Jeżeli ten odcinek podobał wam się, a myślę, że podobał wam się, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał oraz zostawcie dzwoneczek. To powinno pomóc pozycjonować moje filmy, no bo ostatnio jak widzicie trochę...